Siema, ziomki, ziomale, witam Xantora na kanale w piątek 26 marca 2021. Jak zwykle w piątek, nie dotyczący misji specjalnych, mamy scenę zadań i w scenie zadań mamy do robienia takie bukieciki króliczkowe, królik z czekolady, śmietankowe jaja z czekolady i wielkanocny deser z truskawkami. Tutaj powiem, nawet nie będę robił, tylko doradzę, jeśli chcecie używać ogień moc do gotowania, to nie gotujcie tych śmietankowych jajek z czekolady, tylko bardziej opłaca się gotować wielkanocny deser z truskawkami. Nastawiamy po prostu, jeśli ktoś już wcześniej gotował, bo to było, to nastawiamy na autogotowaniu. Jeśli nie, to na ręcznym gotowaniu. Mam 10 mocy, to ugotuję raz na ręcznym gotowaniu. Pyk, nie jest to trudne. Proszę bardzo. A na autogotowaniu jest to jeszcze prostsze, bo wystarczy tylko kliknąć, zaznaczyć ptaszka, autogotowanie. No i za takie jedno ugotowanie dostajemy 6 punktów do eventu, czyli do tej sceny zadań, nie? No. I to by było na temat zużywania, zdobywania tych punktów za moc, za ogień, tak? Tutaj 4 punkty, 6 punktów. Właśnie zdobyłem 12 punktów, zużywając 10 mocy. A jeszcze oczywiście mamy możliwość zdobywania tego na tych oto maszynach. Czyli czekoladomaszynę, jak ktoś kupił za dukaty czekoladomaszynę, i ma po prostu zbudowaną, nie wiem, czy to trzeba było budować, nie pamiętam, to robimy takie króliczki. Jeden taki króliczek daje nam 2 punkty do tego eventu i potrzebna jest gorzka czekolada i truskawki, tak? Dodatkowo robimy też takie bukiety króliczkowe w bukiet maszynie i właśnie tutaj jest taki pewien myk, że na produkcji automatycznej za OP nie możemy nastawić bukietomaszyny na ulepszaczu, ale możemy kupić bukiet maszyn ile chcemy i tutaj możemy sobie automatyczną produkcję włączyć, nie? Jest tylko jeden problem, że nie da się nastawić tego na tej taśmie, czyli nie da się. No w tej chwili ma automatyczną produkcję, ale na przykład mogę pokazać to na przykładzie tej bukiet maszyny na ulepszaczu. Jest na szaro po prostu zaznaczone, że nie można wybrać. No i jedyną opcją bez jakichś dodatkowych wysiłków, bez klikania, to jest właśnie nastawić na tej automatycznej produkcji. Tylko warunek, żeby to robiło, to musimy być w grze. Czyli po prostu bierzemy, podłączamy telefon do ładowareczki, zostawiamy grę włączoną. No i oczywiście ważne, żebyśmy mieli dużo OP. Ja mam OP 72,5 ponad 1000, tak więc spokojnie się nie przejmuję, że mi braknie. No i w zasadzie jakbym chciał więcej tych punktów zdobyć, to wystarczyło, żebym tutaj jeszcze usunął grządki, a zrobię sobie to. Powiedzmy, wezmę sprzedaż, grządeczki i sobie tutaj usunę trochę grządek, tak? Pyk, pyk, pyk. Wiadomo, maszyna zajmuje 2 pola. To sobie tutaj takie całe, o tak, całe 2 rzędy usunę. Pięknie. Super. Okej. Okay. Już się nie będę przejmował, bo to była koniczyna. Powinienem ją nawieźć, żeby się zebrała, ale dla mnie to są małe koszty, taka koniczynka. Dobra, i wchodzę do sklepu. Proszę bardzo, już jestem na maszynach, bo kupowałem przedtem maszyny. Przejeżdżamy do samego końca. Mamy tutaj bukiet maszynę. Pięknie. Bukiet maszyna się kupuje automatycznie, seryjnie, czyli po prostu jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Tu mam 8, to już mam 16 bukiet maszyn. Tylko oczywiście wiadomo, trzeba pamiętać, żeby przełączyć sobie na króliczkowe bukiety.
bo jest ustawione na bukiet lawendy, czyli każdy przestawić na króliczkowy bukiet. I teraz 16 na minutę tych punktów będę sobie robił. Fajnie. No i później sobie oczywiście po zakończeniu tego eventu, tej sceny zadań, to sprzedam te bukiet maszyny, no bo po co? One mają mi zajmować miejsce w magazynie, najlepiej sprzedać. Dziwne, że przy przełączaniu na króliczkowy bukiet, to też Mariolka zauważyła, ja zauważyłem, że jeden bukiet się produkuje. To tak dziwne to jest, nie? No i dobra. Oczywiście biorę automatyzację, włączam sobie na każdy pyk, 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 pyk. I myślę, że do live'a, do streama o godzinie 17, bo wiadomo, zapraszam dzisiaj na streama, na live'a o godzinie 17, bo będę robił przygodę Darka, tak? Tutaj sceną zadań, mam nadzieję, nie będę się zajmował na live'ie, tylko jest już teraz od 600, tak, od 601 chyba, od 601 do 629? Ktoś mówił od 600 do 700, to już tutaj jakaś, czyli 30 zadań mam do zrobienia na streamie. Fajnie. No i tyle w sumie w tym filmie. Polecam zrobić taki myk, jeśli oczywiście macie dużo OP, nie? Jak ktoś nie ma OP, to sobie nie może pozwolić. I teraz pięknie mi się produkuje tutaj dużo tych punktów do eventu. Myślę, że do godziny 17 zrobię sobie 1500 tych, nie? I tylko na streamiku sobie odbiorę, nie? No. No to fajnie. Oczywiście jak Ci się filmik podobał, to kciuczek, łapeczka pod filmem i zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, jeśli chcesz być nowym widzem z wiejskiego życia nad morzem u mnie. I trzymaj się, pozdrawiam, cześć, pa, pa! Tur, 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 tur. Cześć, na razie.